sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dobry wieczór, niezmiernie miło mi się z Państwem spotkać w ten wtorkowy już wieczór. Dzisiaj porozmawiamy w dużej mierze o bezpieczeństwie Polski, o sytuacji za naszą wschodnią granicą, ale też o sytuacji wewnętrznej, o sytuacji politycznej. Pierwsza część to bezpieczeństwo właśnie z generałem Leonem Komornickim. Dobry wieczór, panie generale, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, państwo. Porozmawiamy o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o rosyjską agresję na Ukrainę, jaki jest stan tej wojny. Dużo mniej mówi się o sytuacji na Ukrainie w ostatnich miesiącach niż w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji, kiedy w zasadzie to był dominujący temat w polskich mediach. Ten rok może przynieść rozstrzygnięcie, panie generale, dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, może przynieść albo rosyjskie zwycięstwo, albo rosyjską porażkę. To będzie 2024 rok? To jest dobre pytanie. Oczywiście to pytanie padało też w ubiegłym roku, na początku roku. Jasne. Pamiętam też tutaj w tym studiu byłem pytany, powiedziałem, że wojna się nie skończy w 2023 roku. W mojej ocenie ona skończy się po wyborach prezydenckich Stanów Zjednoczonych. Skończy się, tak? Tak. Ten prezydent, który wygra, zakończy tą wojnę. Czyli jeżeli to będzie Biden, to też tą wojnę zakończy. Jeżeli będzie to Trump, to już zapowiadał przecież i obiegły te informacje i też jego wygłaszana teza, że on w ciągu 24 godzin tą wojnę zakończy. Tak, dlatego że dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, potrzeby ukraińskie są tak duże, żeby tą wojnę dalej kontynuować i osiągnąć to, co ten cel polityczny polegający na wyzwoleniu okupowanych terytorium Ukrainy przez armię rosyjską, to są jeszcze długie lata wojny. Rosyjska armia, mając te 8 miesięcy, to też będę ciągle powtarzał, od tych działań ofensywnych w 2020 roku, kiedy ona zakończyła gdzieś w październiku 8 miesięcy do czerwca ubiegłego roku, praktycznie przeszła do takiej totalnej obrony, zamieniła teren, który okupuje terytorium. To jest około 70 tysięcy kilometrów razem z Krymem, taką strefę śmierci. Teren, który stał się orężem, żeby to rozumieć. Zaminowany totalnie. Teren walczy. Tam nie jest, że teren trzeba bronić. Mm-hmm. Nawet jeżeli by tam wojsko rosyjskie wyszło, opuściło. No, zakładajmy taki sobie wariant. Żeby to sobie wyobrazić, co on przedstawia. To ukraińska armia, jeżeli tam wkroczy, natychmiast się nadzieje na miny. Na miny, na zapory, na tereny, które są przygotowane do zatopienia, do zmasowanych niszczeń. Tam głębiej jest jeszcze gorzej jak tutaj na przednim skraju. A jeżeli teraz jest tu wojsko, to ten teren spotęgował ten wojskowy, te zdolności i broń, które to wojsko tam posiada, armii rosyjskiej, siedmiokrotnie, panie redaktorze. Tym samym ukraińska armia, żeby to pokonać, musi nie tylko złamać pierwszą rubież obrony, ale cały czas to łamanie robić. Czyli kolejne rubieże trzeba łamać. Bo rosyjska armia w dalszym ciągu teraz mają czas, znowu czas. Do kiedy? Znowu do wiosny. Znowu 6 miesięcy. Ale kwestia pogody? Do wiosny nie, dlatego czas, że ukraińska armia nie jest gotowa do jakichkolwiek działań ofensywnych. W wyniku tej nieudanej, nieprowadzonej niezgodnie sztuką wojenną, kontrofensywnymi działaniami taktycznymi, rozproszonymi, zmarnotrawiła trawiła swój potencjał najważniejszy, najbardziej ulotny. Człowieka, żołnierza. 100 tysięcy żołnierzy zginęło. Ta mobilizacja teraz. Dokładnie. Tak. I teraz to trzeba zmobilizować, wcielić 500 000. Takie założenie sobie postawił, czy takie zadanie Zelenski armii, że mają zmobilizować 500 000. Ale te 500 000 to nie znaczy, że będzie od razu gotowe. Trzeba by szkolić w ramach struktur pojedynczego żołnierza, pod oddziału, zgrać. I co jeszcze? Wyposażyć broń. Wyposażyć w amunicję. A tej amunicji nie ma. Dzisiaj, niezależnie od tego, że w ukraińskiej armii brakuje żołnierza, on jest coraz słabszy, coraz bardziej zmęczony, tak? I jest coraz mniej wyszkolony, to brakuje amunicji. Dzisiaj ukraińska armia ma poważny deficyt i Rosjanie o tym wiedzą, dlatego że chcę powiedzieć tu też jednoznacznie, że ci, co mówią panowie u nas,
że rosyjska armia przeszła do kontrofensywy. Nie, nie przeszła. Ona prowadzi aktywną obronę na niektórych kierunkach. Awdijewka tutaj, dalej w tym obszarze Orzechowo, Tokmat, gdzie Ukraińcy się włamali w wyniku tych działań ofensywnych, pod Bachmutem i Kupiańsk, Chwatową prowadzą działania ofensywne. W jakim celu? Żeby wykrwawiać ukraińską armię, wiedząc o tym, że ona nie ma zdolności ofensywnych i nie ma już, mało żołnierza. I dalej czego jeszcze nie ma? Amunicji. To panie general, to dramatycznie ta prognoza brzmi, wykrwawienie ukraińskiej armii, brak wyczerpania i zasobów, brak amunicji. Wyczerpania. To, co się będzie działo w kolejnych miesiącach? Jeżeli do wiosny ci żołnierze nie trafią, do końca wiosny, nie trafi amunicja, w mojej ocenie ukraińska armia utraci zdolności do obrony. I może być taka sytuacja, że te działania, które dzisiaj mają charakter pozycyjny, rosyjska armia doprowadzi do utraty zdolności w obronie ukraińskiej armii i przejdzie do kontrofensywy dopiero. Już wiosną? Na koniec wiosny, na początku lata. I wtedy już nie będzie zmiłuj się. W mojej ocenie rozbije ukraińską armię. Bo po pierwsze, żołnierz, który w tej chwili jest pobór, jeszcze nie będzie wyszkolony, nie gotowy do tego. Nie będzie ukraińska armia posiadała tworzonych odwodów operacyjnych, ani strategicznych. Nie będzie sprzętu, który z zachodu miał trafić, bowiem co? Ile miliardów zostało zablokowanych w Kongresie Amerykańskim, które miało trafić? Już wiele miesięcy. No dokładnie. A za te pieniądze miała być kupiona broń, tak? Nie ma. Brakuje broni, nie ma. Samoloty mają trafić. Okazuje się, że panie redaktorze, ma być tylko przygotowanych 6 pilotów ukraińskich do tego, żeby F-16 pilotować. No to pytanie. F-16 nie uczynią wiosny. Poza tym F-16 nie są samolotami przewagi powietrznej. To są samoloty wielozadaniowe. Tak? Nie ma dalej rakiet dalekiego zasięgu. Nie ma tych zdolności ukraińska armia, żeby mogła oddziaływać na terytorium Rosji, ale z drugiej strony, żeby stworzyć strefę antydostępową, żeby to do tej rosyjskiej armii z terytorium Rosji bezpośrednio nie docierało uzbrojenie, amunicja. Rosja nadal jest bezkarna. Przemysł rosyjski funkcjonuje już w postaci machiny wojennej, panie redaktorze. Gospodarka rosyjska wcale nie cierpi. Tak? Sankcje te, które tak zwanej strategii amerykańskiej, który zresztą jeden z człowiek polityków amerykańskich to określił, gotowanie rosyjskiej żaby zakończyło się niepowodzeniem. Rosyjska żaba nie została ugotowana, bo jakże można rosyjską żabę ugotować w zimnej wodzie, tak? No ta żaba się coraz lepiej czuje. Albo mam wrażenie, że ta żaba garnek zmieniła, bo znalazła innych partnerów, jeżeli chodzi o odbiór surowców, o relacje gospodarcze. Zbudowali się na wschód i południe Azji. Tak, Chiny, Indie, tam dokonała rekonwersji, dokonała tutaj zmiany i tak dalej. Naprawdę i chipy trafiają, rakiety produkuje się coraz więcej czołgów. Jeżeli miesięcznie się produkuje prawie 100 czołgów, panie redaktorze, no to o czym my tu mówimy? Jasne, to czyli inaczej, rosyjska żaba nie została ugotowana, ale z drugiej strony przyjęta taktyka wobec rosyjskiej armii, tak zwanych działań asymetrycznych, taktycznych, ścierania jej potencjału, także zakończył się ten zamiar klęską, niepowodzeniem. Jedną informację do tej rozmowy, do tej analizy pana generała dorzucić. Polityczny wątek, wybory w Rosji za niespełna 2 miesiące, wybory prezydenckie. Władimir Putin będzie walczył o kolejną już reelekcję. Co to znaczy, panie generale? Czy może tuż przed wyborami prezydenckimi będzie chciał Władimir Putin jeszcze pokazać swoją siłę i potęgę rządzonej przez siebie Rosji? Może będzie chciał uderzyć jeszcze przed tym rozstrzygnięciem, a może po właśnie wyborach potwierdzi swoją siłę polityczną także na polu bitwy. Jak zdaniem pana generała, jaka tu jest korelacja polityki i pola bitwy? Lubię to właśnie takie pytania, to są bardzo kluczowe, ważne pytania. W mojej ocenie to właśnie z tego też powodu armia rosyjska nie ruszyła do żadnej kontrofensywy, bo wiedzieli Rosjanie dobrze, dowództwo oceniło i Putin
też dobrze też o tym wiedzą. Rosjanie się naprawdę nauczyli wojować. To będzie dziś po zakończeniu tej wojny najsilniejsza armia w Europie, może w świecie, jeżeli chodzi o doświadczenie bojowe. Tam przecież w tym czasie, w tym momencie trwa też proces pewnych zmian, proces reform w rosyjskiej armii, szkolnictwie i tak dalej, w szkoleniu bojowym. To są procesy, które towarzyszą w tej wojnie w rosyjskiej armii. To się wszystko odbywa. Jest silniejsza, panie generale? I teraz właśnie to pan redaktor mówi, że tak, rosyjska armia nie ruszy do żadnej kontrofensywy, będzie chciała ponosić jak najmniejsze straty, ale wykrwawiać właśnie ukraińską armię, pozbywać ją zasobów, tak, a z drugiej strony, co? Przygotowywać się do tej kontrofensywy i nie będzie, bo to też pan redaktor tutaj wspomniał, nie będzie poboru, nie będzie przeszenie poboru, ani nie będzie żadnej dodatkowej mobilizacji. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to dopiero po wyborach prezydenckich, bo będzie chciał pokazać, że Rosja i rosyjska armia ma inicjatywę strategiczną w każdej przestrzeni, także politycznej. Zachód jest w defensywie, bo nie trzeba tu nic robić. Widzimy, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje. Tam dochodzi do starcia między Trumpem a Bidenem, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Blokowana jest pomoc. Pomoc Zachodu także słabnie. Inaczej mówiąc, Putinowi podaje się wiele rzeczy na talerzu, które on to będzie wykorzystywał, będzie rozgrywał, a rosyjska armia także w tej przestrzeni już wojennej ma inicjatywę praktycznie w każdej przestrzeni powietrznej, lądowej i morskiej. I kolejna rzecz to jest właśnie to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to jest wszystko połączone. Stany Zjednoczone mają tam coraz większe kłopoty. Izrael jest nieokiełznany. Panie generale, to ważna informacja, ważne wydarzenie? Oczywiście, że tak. Dlatego, że Amerykanie ma w swojej strategii działań odwetowych w takiej sytuacji używają potęgi swojej. Ale użycie tej potęgi w tej sytuacji, w kontekście wojny w Ukrainie, ale także działań izraelskiej armii wobec Hamasu i rozlewającego się już konfliktu, na pewno będą się zastanawiać, bo za tym stoi oczywiście Iran, który jest największym wrogiem Izraela, a Izrael jest największym wrogiem Iranu, tak? Który za tym zamachem stoi. Bo to żeby grupa jakaś tam... Inne kraje na Bliskim Wschodzie ewentualnie są gdzieś odbiciem tylko dokładnie tego, tak. Tej irańskiej potęgi. Tak? Dokładnie jest tak. I na pewno nie będą chciały Stany Zjednoczone uderzyć w Iran, bo to by groziło poważnym konfliktem w tym rejonie i ten cały region mógłby zapłonąć poważną wojną. A w kontekście właśnie wyzwań, które są w Ukrainie, tak, i to, co się dzieje, też trzeba widzieć na zachodnim Pacyfiku w kontekście z Tajwanem. Chiny przyglądają się, za tym też stoją, mają swoje interesy. Czekają też na wygodny moment, jak rozumiem. Dokładnie tak, jak to w strategii chińskiej bywa i myśleniu bywa, tak. Trzeba wykorzystać i dopiero przystąpić w najkorzystniejszym momencie strategicznym, politycznym i tak dalej. A Chiny, czekasz, potrafią w perspektywie takiej zdecydowanie... Długofalowych działań, pełzających, jak się mówi, strategia pełzająca, ona pełza. I Chiny nie są za bardzo zainteresowane konfliktem zbrojnym, one jakby mają wyjątkowe zdolności tworzenia sojuszy gospodarczych. Odwrotnie niż Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają zdolności tworzenia sojuszy militarnych. Więc Chiny też tam w tej przestrzeni na Bliskim Wschodzie taki już układ zbudowały po części. Z Arabią Saudyjską chociażby, dostarczając im technologii i obiecując wiele, właśnie z tym, że miała nastąpić wymiana, czy też zapłata za te surowce strategiczne, węglowodory, Chiny miały się rozliczać swoją walutą. Wychając dolar. Panie generale, to zadam panu teraz pytanie, które zadajemy naszym widzom w sądzie. Czy Władimir Putin, przewracając, można odnieść wrażenie, ten pierwszy klocek domina, nie wywoła trzeciej wojny światowej, biorąc pod uwagę już kolejne wydarzenia, jakie w ostatnich miesiącach miały miejsce? No, także niektórzy wykorzystali pretekst i skupienie uwagi świata właśnie za naszą wschodnią granicą do podjęcia innych działań. Czy Putin wywoła trzecią wojnę światową? Takie pytanie stawiamy naszym widzom. Prosimy też o subskrybowanie naszego kanału, o łapki w górę przy tym programie. One pomogą sprawić, żeby był bardziej widoczny. I panu generałowi to pytanie też zadam. Czy sytuacja na tyle może się, no tak potocznie mówiąc, rozkręcić?
że w którymś momencie spod kontroli się zupełnie już wymknie. Jeżeli byśmy oceniali to, co się dzieje w tej całej przestrzeni i jaki potencjał jest zaangażowany w wojnie w Ukrainę, bo to jest wojna też w Ukrainę, trzeba to wiedzieć, tak? I tak to trzeba rozumieć, to, co się dzieje. Zaangażowanie świata zachodniego, tego demokratycznego pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony świata autorytarnego pod przywództwem Chin, Korea, tam jest Iran. Wiadomo, że jak to się konflikt sterowany rozlewa, to są symptomy już wojny światowej. Bo one obejmują wszystkie dziedziny życia, za wyjątkiem starcia militarnego, że to starcie militarne nieprowadzone jest na wielu krajach i tak dalej. Geograficznie obejmują też cały świat w zasadzie. Dokładnie tak, ale się toczy ta wojna i wiadomo, dzisiaj w współczesnym świecie cywilizacji informacyjnej. Toczy się wojna, panie redaktorze, szanowni państwo, w przestrzeni informacyjnej. Ona jest niekiedy groźna i przynosi niesamowite straty w wyniku tych działań, jakie Rosja też prowadzi w naszej przestrzeni. Bowiem ona, co? Celem tej wojny, czy też polem tej wojny są ludzkie umysły. I Rosja poprzez dezinformację, właśnie działania informacyjne, które podaje nam często i wszystkim, także naszym sojusznikom w Europie, takie, jakie my chcemy usłyszeć. Że Rosja jest słaba, że rosyjska armia jest do niczego, że tam, to się wszystko lada. Dwie szkoły, panie generale, bo jedni uważają, że rosyjska dezinformacja polega na czymś innym, na mówieniu o rosyjskiej potędze, na mówieniu o tym, że NATO jest słabe, że NATO nie pomoże. Pan generał mówi coś innego. Nieprawdą. Oczywiście to jest wszystko wymieszane. To jest miks. To jest trudno identyfikowalne. To nie jest tak, że to jest wprost wszystko. Ale my wyłapujemy, to jest nasza psychika, tak? Wyłapujemy to, co sygnalizowane jest, że Rosja jest słaba, że Putin jest chory. Czy pan redaktor, może tutaj, ja mogę tutaj w ciągu tych 2 lat, na ile chorób już Putin chorował? Ja nie wiem, już tam praktycznie wszystko wyczerpano, co można było. Ręka mu sztywniała. No to prawda, tak, Parkinsona miał, raka. Wszystko, lada on umiera. Już tam nasi eksperci przewidywali nawet jego następców. Tu wymiany był gubernator, na przykład Smoleńska, który tam przebiera nogami, tylko w rosyjskiej przestrzeni politycznej, czy tam, gdzie jest Putin, gdzie rządzą służby, to z reguły takich kandydaci nie przebierali nogami, tylko wychodzili nogami do przodu swoich gabinetów, czy tam po sesji i tak dalej. Tak, tu się nic nie wydarzy nadzwyczajnego. Wojna, moim zdaniem ta światowa trzecia już jest, to są wszelkie symptomy, ale konflikt militarny, taką naprawdę z dużą skalę, może wtedy nastąpić, jeżeli Zachód ustąpi Putinowi. A dzisiaj wszelkie symptomy, jakie w tej przestrzeni się pojawiają, świadczą, że ustępuje, bo utracił inicjatywę, tak? I już pojawiają się sugestie, różne sondaże, także dotyczące przywództwa ukraińskiego, co by było, gdyby Ukraina zgodziła się na co? Pogodziła się na utratę Krymu, Donbasu, czy tego korytarza, czy tego terytorium, które rosyjska armia okupuje. Takie dzisiejsze status quo. Tak, dokładnie. W mojej ocenie tak się to zakończy. Ale to rozuchwali Putina, bo Putin, jeżeli tak się ta wojna zakończy, a kwestią będzie wygranie najważniejszą sprawą, pokoju dla Ukrainy, pokoju, jaki ten pokój będzie, gwarancję bezpieczeństwa. Ale Putin zrobi wszystko, żeby wrócić, jeżeli odłupie do Ukrainy i w Ukrainie powstanie państwo kadłubowe, do tych żądań, które postawił NATO i Stanów Zjednoczonych w 2021 roku w grudniu, sformułowane w listach skierowanych do Bidena i do Stoltenberga, o czym, że Ukraina ma być państwem zdymilitaryzowanym, zdynazyfikowanym w rosyjskiej strefie wpływu, a kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czyli będące wschodnią flanką, mają być co? Pozbawione, czy też te kraje mają opuścić potencjał natowski, który się tu znajduje, do tych granic, które były ustalone między takim umową między NATO a Rosją w 1997 roku. To zostało postawione i Putin się z tego nie wycofał. Nie wycofał. On powiedział, jeżeli wtedy nie, w 2022 roku to nie zostanie spełnione do lutego, kiedy zaatakował, to on zaatakuje. To się stało. Ale nie powiedział, że w wyniku tych działań operacji specjalnej on z tego rezygnuje. Nie, on do tego wróci. I w mojej ocenie, jeżeli to nie zostanie spełnione, to on zaatakuje nie Polskę, to jest Mołdawia. Wiadomo, co się dzisiaj w Mołdawii dzieje. Tam jest próba pod obcą flagą działań, które są Ale Łotwa, Estonia będą destabilizowane.
i kraje nadbałtyckie właśnie. To jest kwestia, też będzie w sondażu, wiarygodności NATO, artykuł 5, czy zadziała. No i pytanie, czy właśnie NATO, kraje NATO, Stany Zjednoczone będą chciały i my, także my. No właśnie, w Polsce, będziemy umierać... w Polsce taka dyskusja. Gdyby to się stało, oczywiście daj Boże, żeby na poziomie dyskusji i teoretyzowania atak rosyjski na kraje Prybałtyki się skończył, ale jeżeli by do tego doszło, wyobraża pan generał sobie w Polsce taką dyskusję i wtedy co? Nasza armia idzie bronić Łotwy, Estonii, bo Litwa pewnie jest o tyle bardziej problematyczna, że nie ma tam tyle rosyjskiej mniejszości, prawda? Więc byłoby pewnie trudniej. No, ale... dzisiaj informacje, gdzieś tam jest dziennikarze trafili, to też nie wiem, co robią służby nasze, nie nasze, ale w ogóle natowskie specjalne, czy też europejskie. Jedna z europosłanek Łotwy okazała się, czy jest ewidentnie tajnym współpracownikiem, czy jest rosyjskim szpiegiem. No i to jest opłacanym. Tak? I przez kilka lat już jest, czyli ładny czas, okres czasu jest w Europarlamencie i ona naprawdę nie kryła się. A ile takich jeszcze osób jest w tej przestrzeni, które są, wykonują zadania rosyjskiego wywiadu? Tak, no więc... Ruszymy na obronę? To jest w mojej ocenie, to nie jest takie proste, takie jasne, bo po pierwsze musi być konsensus polityczny, wiadomo, żeby kraje NATO się zaangażowały do tej wojny, czy w obronie Litwy. No i pytanie będzie, co warta jest tutaj gra, jaką wartość ma, czy to warto poświęcać się do tego, żeby wybuchła wojna właśnie w wymiarze już kinetycznym światowa, tak, z Rosją, a nie tylko z Rosją. Ale to panie generale, jeżeli w Polsce, tym potencjalnym gotowi? Celem Rosji, byśmy się zastanawiali, to co w takim razie we Francji, w Hiszpanii? No i właśnie, bo ale u nich te argumenty to brzmią zupełnie inaczej. Ale jaki potencjał, jeżeli dobrze Ukraińcy to też wiedzą. Ja też obserwuję komentarze ekspertów ukraińskich. No przecież oni dobrze wiedzą, że Francja nie posiada zdolności, armia niemiecka nie posiada zdolności, armia brytyjska, no co, na jedną brygadę, a czym są czołgi te, które miałybyś też prawie, że okrzyknięte zostały zwycięzcami wojny w Ukrainie, niezniszczane czołgi Challenger, coś czym się okazały? No nieporadnym monstrum, który w tym terenie nie radził sobie, bo... To jest taki technologicznie poziom leopardów, powiedzmy, tak? To jest skomplikowana technika, tak? To jest potężne rozmiary i o użyciu czołgu, w ogóle techniki i sprzętu wojskowego, wojsk lądowych decyduje co? Dostępność terenu. No, można mieć nie wiem co, wypasione różnego rodzaju uzbrojenie, jeżeli ten teren jest niedostępny, to się staje to balastem. To staje się problemem, bo cóż z tego, że na defiladach, także i u nas, one osiągają szybkość 70-80 kilometrów, a tam na polu walki, na ukraińskich bezdrożach, na stepie, w trudnych warunkach terenowych, 3-4 kilometry albo się zagrzebują. Stają się łatwym celem dla dronów, dla innych środków wrażenia, takie zresztą rosyjskie, czołgi i tak dalej. O tym trzeba wiedzieć. To jest kolejna ważna lekcja, bo się tego nie uwzględnia przy konstruowaniu techniki sprzętu wojskowego dla wojsk lądowych. Dostępność terenu. A trzeba patrzeć na teren, na infrastrukturę, drogi, mosty, wiadukty. To wszystko trzeba, kolej. To wszystko jest ważne. To wszystko ważne, a nie przez pryzmat defilad. To panie generale, ale idąc dalej, jeżeli chodzi o kolejne punkty tego czarnego scenariusza, który jednak pana zdaniem wydaje się, mam wrażenie, tym bazowym, jednym z bardziej realnych scenariuszy. Tak, dlatego, że porażka Ukrainy, potem atak na państwa bałtyckie Rosji. Jeszcze Mołdawia i oczywiście to jest, Putin to będzie sondażował, czy on przystąpi do realizacji tego planu, którym był sformułowany w tych żądaniach w 2021 roku w grudniu, ale w etapami będzie, cały czas będzie sondował. I w mojej ocenie Zachód będzie, nie będzie jednoznaczny, będzie się rozsypywał. Dzisiaj, co mówią Węgrzy, co mówi minister rządu węgierskiego, że jeżeli Ukraina przegra tą wojnę, no to Węgrzy przystąpią do rozbioru na dobrą sprawę Ukrainy. Oni to od początku byli jednak zdanie odrębne. Zakarpacie, gdzie mieszka 150 tysięcy Węgrów, tak? To jest ten kość niezgody. Poważna zresztą kość niezgody. To było kiedyś Królestwo Węgierskie przecież. I tak dalej. Także, a co mówią Słowacy?
A co mówią jeszcze inni? Co myślą jeszcze inni przywódcy państw? A co myślą społeczności europejskie? Bo to nie jest tak proste, że decyzją danego prezydenta czy premiera będzie podjęta, czy też NATO, decyzja o tym, że podejmujemy wojnę z Rosją, kiedy nie będzie woli narodu, społeczeństwa. Nie będą tym zainteresowani. No, polityka po prostu. Polityka. Polityka wchodzi. Każda władza będzie wiedziała, że robiąc coś wbrew społeczeństwu, tę władzę straci. Tak? Dokładnie tak. No więc tu jest wiele aspektów. To nie jest takie proste. A co się może stać po wyborach w Stanach Zjednoczonych? Jakie może być stanowisko prezydenta Trumpa, które on już dzisiaj formułuje? A jeżeli wygra Biden, no to też tutaj nie będzie też to takie wszystko proste i jasno, dlatego że jest sporo problemów wewnętrznych poszczególnych, także w Stanach Zjednoczonych. I zawsze polityka zagraniczna jest wykładnią polityki wewnętrznej. Jasne. I tak to wygląda. I Stany Zjednoczone jeszcze mają wiele innych problemów. Zresztą jest świetny materiał w tej sprawie, napisał profesor Michta. On formułował pewne tezy, które w mojej ocenie są ważne. Ale żeby jednak Stany Zjednoczone nastąpiła pewna refleksja i żeby sobie uświadomić tą sytuację, oczywiście to trzeba zrobić, ale na to jest mało czasu. Mało czasu mamy. My mamy mało czasu. Wiele czasu zostało zmarnowanego i w dalszym ciągu jest marnotrawionego. Ale panie generale, w Polsce my żyliśmy wojną 2 lata temu. Potem wszystkich znudził, można odnieść. Ale nie wyciągaliśmy nic, nie robiliśmy. Czekaliśmy. To uśpiło naszą czujność. Tak, ale rozbudzone oczekiwania, że ukraińska armia to wygra. I to spowodowało, że myśmy wyhamowali ze wszystkim. Kibicowaliśmy bardziej, oczywiście, dając sprzęt, ale co się stało? Te kraje właśnie Europy Środkowo-Wschodniej, które głównie miały na wyposażeniu armii technikę postsowiecką, jeszcze sport, tak my, czołgi T-72, PT-91, tam jeszcze inne systemy, Kuby, Osy i tak dalej, oddaliśmy na Ukrainę i amunicję. Myśmy się po części rozbroili. I Rosja świadomie, panie redaktorze, na tych szlakach komunikacyjnych czy tych do dostarczania do ukraińskiej armii tego sprzętu, nie mając zdolności, nie wykonywała żadnych uderzeń. Dlaczego? No to pytanie sobie zadawać trzeba. Tego strumienia nie zatrzymać, tak? Otóż to, żeby się te kraje wyczerpały. To, panie generale, my w Polsce mówiliśmy, często rządzący mówili, no świetnie, że ten sprzęt wysyłamy, bo nawet jeżeli się rozbrajamy, to niszczy rosyjski potencjał, ale rozumiem, że z perspektywy Rosji wygląda to dokładnie tak samo. Oni rozbrajali środkowo-wschodnią Europę tymi działaniami na Ukrainie. Tak, to jeden cel w tej wojnie też jest, w Ukrainie, żeby bo zasoby, to co mówi już prezydent Stanów Zjednoczonych, co mówi sekretarz obrony, co mówi sekretarz generalny NATO, że Zachód nie ma zdolności, jeżeli chodzi o przemysł obronny. Ten przemysł obronny jest przygotowany, był na produkcję uzbrojenia na krótkotrwałą wojnę. To widać teraz wojnę. Na przykładzie amunicji, prawda? Bez amunicji i czołgów. Części zamiennych wszystkiego brakuje. I to wszystko, co w Ukrainy trafiło, to głównie ze stanu armii, z magazynów. I to Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone swoich magazynów, swoich zasobów przekazują to do tego. A przemysł zachodni pracuje w jakim trybie? Pokojowym, tak? Ile produkuje amunicji? No 3 razy mniej niż Rosja. Dopiero w przyszłym roku, zresztą w tym roku miała Europa osiągnąć kwotę z 1 000 000 sztuk amunicji 155 mm do haubic, tak? Ale na razie nie widać widoku, nawet symptomu, że to zostanie wykonane. A Stany Zjednoczone ile? 80 tysięcy w miesiąc. A ukraińska armia w działaniach ofensywnych potrzebuje zużyć 60 tysięcy tych pocisków. No to jak zabezpieczyć te działania? Jak ona może wygrać wojnę, kiedy rosyjska armia przeszła do takiej obrony fortyfikacyjnej, że nierozbudowanej, gdzie dziennie trzeba, powtarzam, 60 tysięcy pocisków zużywać. Samej artyleria, jeszcze do tego rakiety, do tego są potrzebne drony i tak dalej, wiele tu systemów walki i uzbrojenia, które trzeba wyposażyć co? Właśnie środki walki, amunicje, rakiety i tak dalej, bo przecież czołgi bez amunicji są czym? No są kupą złomu, tak. Czteroosobowym czołgiem pasażerskim, tak? A samolot bez rakiet jest jednoosobowym samolotem pasażerskim. Tak, no trzeba to widzieć.
To wszystko jest ważne. Panie generale, mówił pan, że to był jeden z celów Rosji, jeden z celów Putina, rozbroić Europę Środkowo-Wschodnią. Między innymi. Jeżeli tak, to powinien możliwie szybko wykorzystać moment Putin, tak, zanim zdołamy odbudować potencjał albo posiadać jeszcze większy dzięki nowocześniejszemu sprzętowi, który zamawiamy od tego, który oddaliśmy Ukrainie. Ale wyprodukować i to jesteśmy też w kolejce. To Czesi zdąży Putin to zrobić, zanim odzyskamy potencjał. F-35. Wszyscy podskakują z radości, że Czesi też kupili. No ale sam samolot F-35 nie wygrywa wojny. I chcę powiedzieć, że to też jest jakieś nieporozumienie, bo dzisiaj niektórzy bardzo już uwierzyli w to, że samoloty wielozadaniowe są wystarczającym atrybutem wygranych bitwy czy wojny w przestrzeni powietrznej. To jest nieporozumienie. Trzeba wrócić ponownie do rodzajów samolotów. Samolotów myśliwskich, bombowców, szturmowych. Dlatego, że te samoloty nie są samolotami przewagi powietrznej. Są wielozadaniowym, ale w jakim one są były w sytuacji używane? Takie jak w Afganistanie, w Iraku. Tu będzie obrona przeciwlotnicza jest istotna. Przeciwrakietowa. To są rodzaje samolotów, mające różne zasoby, zasięgi, inne zdolności kinetyczne, takie, które... A Rosja posiada różnego rodzaju samoloty, tak? Są myśliwce, są bombowce, są samoloty szturmowe, są samoloty przewagi powietrznej, także Stany Zjednoczone posiadają. A więc utrzymywanie tylko samolotów wielozadaniowych jest poważną słabością sił powietrznych, słabością. I w związku z tym trzeba tu dokonać rewizji, bowiem ciągłość działań. Już niektórzy mówią, że w przestrzeni powietrznej można sobie podarować ciągłość działań, tylko od czasu do czasu mieć przewagę, tak zwaną sytuacyjną przewagę w powietrzu. No jest totalne nieporozumienie. W przestrzeni powietrznej, tak jak w przestrzeni lądowej, istotną znaczeniem elementem, zasadą sztuki wojennej jest ciągłość działań i potęgowanie tych działań, czyli trzeba zwiększyć siłę, a nie słabnąć. A pauzy, które występują w działaniach, tak jak w ukraińskiej armii, natychmiast przeciwnik wykorzystał, tak jak rosyjska armia, po to, żeby odbudować swoje zdolności i po to, żeby uderzać, przejmować inicjatywę. To tak nie walczy się. Sztuka wojenna ma tutaj wypracowane zasady święte, które zostały okupione żołnierską krwią i życiem. I one są niezmienne. Sposoby walki się zmieniają. W zależności od techniki, zasięgów i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o zasady, się nie zmieniają. One są święte i w każdej przestrzeni one obowiązują. Na lądzie ciągłość działań, cel i celowość, spójność, to jest przewaga sił i środków, to jest koncentracja sił i środków, to jest także zasięgi, oddziaływanie na całe przestrzenie, odcinanie właśnie zasobów od działań wojennych bezpośrednich toczonych na przestrzeni lądowej i tak dalej, i tak dalej. Jest tego sporo. Ciągłość rozpoznania, dowodzenia, świadomość sytuacyjna. To są rzeczy niezmienne, niezmienne. I w związku z tym trzeba to przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych zasad sztuki wojennej właśnie w ramach tej całej kontrofensywy spowodowało, że ukraińska armia poniosła klęskę. Właśnie to jest jeden z przyczyn. To jeszcze na koniec, panie generale, zapytam pana o jedno. Czy gdzieś na końcu tej drogi, tego właśnie scenariusza, który na najbardziej optymistycznie wygląda pan na Polskę i starcie naszej armii z rosyjską, czy my jesteśmy, bylibyśmy za rok, dwa, trzy w stanie obronić się przed Rosją? Tak, oczywiście to swoje standardowa jest odpowiedź. Poproszę o następne pytanie, ale tego nie zrobię. Musimy poważnie dyskutować i poważnie rozmawiać o tej sprawie i nie powtarzać już utarte slogany, które za tym nie stoją działania. My musimy przystąpić już do działań. My czasu mamy niewiele, więc w moim ocenie wszelkiego rodzaju jakieś dyskusje takie, które się gdzieś tam toczą w różnych przestrzeniach, które tylko po prostu obnażają naszą słabość intelektualną i niezrozumienie całej sytuacji. Tu trzeba naprawdę podejmować decyzje ważne, istotne, właśnie budować te zdolności, które są istotne z naszej obrony, a przede wszystkim trzeba zacząć od społeczeństwa, edukacji, o jego zagwarantowanie, o jego bezpieczeństwa, bo społeczeństwo stanowi w systemie obrony Rzeczpospolitej, która powinna mieć charakter powszechny, fundament. Społeczeństwo jest fundamentem. Bez tego fundamentu filary obrony państwa, jak jest polityka wewnętrzna i zagraniczna, jaką są sojusze, czy strategia, czy doktryna obrony państwa, potencjał
potencjał sił zbrojnych. Tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że trzeba skończyć z myśleniem, że wojsko się samo obroni, sobie wojsko. My mamy podbudować zdolności sił zbrojnych, to są gotowe, po pierwsze, nie dopuścić do agresji, czy też wojny na terytorium Polski, że przeciwnika trzeba pobijać na jego terytorium, a granica państwa stanowi ostateczną, świętą, nienaruszalną rubię strategiczną, którą nie można agresor przekroczyć ani o metr. Jeżeli to się stanie, to jest przegrana wojna już. I to Ukraina pokazuje. A z drugiej strony trzeba zadbać o społeczeństwo, żeby to, co powiedziałem, ono było wyedukowane i od tego trzeba zacząć. Możemy mówić różne rzeczy, ale jeżeli społeczeństwo nie będzie rozumieć, czym jest obrona państwa, jakie ma rolę każdy obywatel w tym systemie, każdy jeden, chorzy, starcy mogą nie wiedzieć, ale trzeba o nich zadbać, trzeba ich ewakuować w określone miejsca, nie mówić, że się sami mają ewakuować. To jest nieporozumienie. Obrona cywilna kraju, schrony, zadania. Im więcej ludzi będzie zagospodarowany w tym systemie, tym silniejsze będzie państwo i będzie silniejsze odstraszanie. Zresztą odstraszanie to już... panie redaktorze, wojna w Ukrainie pokazała, że doktryna odstraszania poniosła sromotną klęskę. Trzeba przystąpić do powstrzymywania. To jest doktryna powstrzymywania. Agresor nie ma, nie może zaatakować. Mamy takie zdolności, które ostatecznie go doprowadzą do takiej refleksji, że on nas nie zaatakuje, bo będzie wiedział, że dysponujemy realnymi zdolnościami. Tym także społeczeństwo jest przygotowane, żeby stawić zdecydowany opór i potrafi to zrobić. I jest oprzyrządowane. Dlatego siły zbrojne muszą mieć 300 tysięcy, rezerwy musimy mieć około miliona, dlatego że te rezerwy muszą być wyszkolone. I pytanie o to, no, czas i sprzęt. Kiedy on trafi? To czas, panie generale, amunicja, jeżeli chodzi o te liczby, które pan teraz zaprezentował, to nie jest rok, ani 3 lata chyba, prawda? Z drugiej strony właśnie to jest to, że w naszej przestrzeni problemem jest co? Stan umysłów. Także decydentów i wojskowych. To jest problem najpoważniejszy do złamania, że trzeba skończyć z takim myśleniem z tamtego czasu, kiedy uważano Rosję za to, że Rosja nic nie potrafi, że Rosja nie zaatakuje, że wojny nie będzie, że tutaj mamy po wieki wieków amen pokój. Tego nie ma. Nie ma nigdy pokój na zawsze nie jest dany. O nie trzeba dbać ciągle, zabiegać, ale to trzeba dbać o obronność. Trzeba dbać o swoją siłę realną, właśnie o siłę obronną państwa, którą stanowi nie tylko armia, także teren. Jak Rosja pokazuje, obrona w Ukrainie pokazuje rosyjskiej armii ten rejon rozbudowany, inżynieryjny, a u nas nie trzeba robić tylko jego określone kierunki, trzeba operacyjnie przygotować. Puenta, panie generale, tak dalej. Rozmowy. Puenta jest następującą. Do roboty. Wszyscy mamy, a trzeba zacząć od doktryny. Doktryna jest fundamentalną rzeczą. Polska, siły zbrojne, cały potencjał państwa ma zagwarantować, to jest racją stanu, to jest pokojowy rozwój narodu i jego przetrwanie. To jest wtedy doktryna skuteczna, a nie zwycięstwo u siebie na pobojowisku, a nasi żołnierze i także cywile będą spoczywać na cmentarzach. Będziemy wykupywać działki, tereny pod cmentarze. Tak? To jest niedopuszczalny obraz. Nie można do tego dopuścić. I oby ten obraz nie miał szansy się zmaterializować w Polsce. Bardzo cenę, wszyscy musimy się za to wiedzieć, mieć tą świadomość i przestać uprawiać chcieństwa, tylko że trzeba się do roboty. Za tę rozmowę i za tę analizę, za te uwagi dziękuję. Generał Leon Komorniński, dziękuję, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję panu generałowi. Państwu dziękuję za uwagę. To jeszcze nie koniec Wieczornego Ekspresu. Dawno, mam wrażenie, niewidziany w polskich mediach Marek Jurek, były marszałek Sejmu. Jeden z ważniejszych w ostatnich 3 dekadach polityków polskiej prawicy. Za chwilę będzie gościem Wieczornego Ekspresu. Za nami pierwsza dyskusja przedsięwzięcia bardzo ważnego, to znaczy pracy zespołu Pracy dla Polski. Na czele tego zespołu stoi pan premier i to jest instytucja, która ma odegrać, jeżeli chodzi o działalność Prawa i Sprawiedliwości, działalność w opozycji, rolę, którą trzeba określić jako więcej niż bardzo ważną. Centralny port komunikacyjny, którym dzisiaj zajęliśmy się, to właśnie jedna z tych szans, ale naprawdę bardzo ważna, bo rozwój
sieci transportowej, logistyki dla rozwoju gospodarczego jest czymś ogromnym i bardzo często u nas niedocenianym znaczeniu. Ta dyskusja, która toczyła się dzisiaj, pokazała z jednej strony właśnie tą rolę, wiele jej aspektów niedostrzeganych nawet przez osoby, które jakoś interesują się życiem publicznym i życiem gospodarczym, i pokazała także wielką potrzebę uzyskania przynajmniej w takich sprawach jakiejś politycznej zgody. Kolejnym gościem Wieczornego Ekspresu jest Marek Jurek, jak powiedziałem przed chwilą, jeden z liderów, ważniejszych polityków polskiej prawicy w ostatnich trzech dekadach. Prawica Rzeczypospolitej, Przymierze Prawicy, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, wiceprezes także Prawa i Sprawiedliwości. No dwie dekady temu mniej więcej, panie marszałku. Witam serdecznie w Wieczornym Ekspresie. Panie marszałku, prawica w Polsce odzyska władzę? A jeżeli tak, to kiedy odzyska władzę? Jak pan to widzi? Bo ta porażka była zdecydowana, jeżeli chodzi o ostatnie wybory parlamentarne. To nie jest jakaś stykowa sytuacja w polskim Sejmie, tylko dystans wyraźny, a sondaże w ostatnich tygodniach, dniach pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość więcej traci niż zyskuje. Tak się zresztą zawsze chyba dzieje po wyborach, że rządzący trochę zyskują. Odzyska władzę jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, czy nie? Prawica zawsze powraca i taka jest reguła. I co więcej, te przerwy na ogół trwają krótko, bo mamy tak, był 93 rok, potem potwierdzony 95, wygraną Aleksandra Kwaśniewskiego w 97 roku, akcja wyborcza Solidarność objęła władzę. No, rządziła lepiej lub gorzej w sprawach polityki prorodzinnej, podjęła ważne takie... Zdaniem społeczeństwa, panie marszałku, gorzej, bo się nie dostała do Sejmu. Wszyscy prędzej czy później przegrywają wybory, w innych sprawach gorzej, dlatego że te reformy do tej pory są kontrowersyjne, ale pogłębienie samorządności to było dobre. Potem wydawało nam się, kiedy w 2001 roku Leszek Miller wygrał wybory z SLD. A w 2000 Aleksander Kwaśniewski reelekcję. Oni mieli wtedy więcej głosów niż trzy partie opozycyjne wtedy, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Liga Polskich Rodzin. Miały łącznie mniej głosów niż SLD. I co więcej, ja pamiętam, że politycy SLD byli przekonani, że oni obejmują władzę na kilkanaście lat. Po trzech latach Leszek Miller podał się do dymisji, była afera Rywina. Kończył tą kadencję profesor Belka z rządem kompletnie mniejszościowym, takim na przeczekanie. W 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało podwójnie wybory, to znaczy najpierw wygrał prezydent Lech Kaczyński, a potem Prawo i Sprawiedliwość. Także jak widać, te przerwy były stosunkowo krótkie. Pan trafnie zauważył, że prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego była długa. I w związku z tym rządy AWS-u, które były cały czas pod kontrolą prezydenta Kwaśniewskiego, no były rządami dosyć nieskutecznymi. Ale jednak te największe reformy AWS przeprowadził. Nie torpedował tak całkowicie Aleksandra Kwaśniewskiego. Bo samorządowa jest dobra, ale zdrowotna to było dużo. No emerytalna dramatyczna, już w ogóle, panie marszałku, emerytalna to po prostu. Natomiast mówię, katastrofa regularnie powraca, tylko na jedno warto zwrócić uwagę, że zawsze powraca zreorganizowana. Dlatego, że AWS, w AWS-ie było i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, i Porozumienie Centrum wewnątrz, ale rama była szersza i to Solidarność wtedy była tą siłą integrującą. Jasne. Jeszcze na fali tego autorytetu z lat 80. Tak. Potem przyszło Prawo i Sprawiedliwość, które powstało najpierw jako taka operacja ratunkowa prawicy i okazało się bardzo skuteczna. No i teraz też w moim przekonaniu po to, żeby prawica powróciła, musi nastąpić jakaś reorganizacja. Nie takie zastąpienie jednej formacji inną, bo to tak nie działa. W życiu nic nie powstaje z niczego. Ale potrzebna jest jakaś głęboka zmiana, przede wszystkim odejście od tej filozofii tylko my, która może była skuteczna, jeżeli chodzi o mobilizację twardego elektoratu, ale która zakończyła się, no niestety, porażką. To jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i ewentualną zmianę, panie marszałku, to są tacy, którzy mówią, że tylko pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość będzie zdolne odzyskać władzę. Są też tacy, także w samym PiS-ie, którzy tego oficjalnie oczywiście nie mówią, ale
rozmawiamy my, dziennikarze, z politykami także poza światłami kamer i poza mikrofonami. Wtedy mówią też, że tylko bez Jarosława Kaczyńskiego, niektórzy oczywiście, tylko bez Jarosława Kaczyńskiego na czele partii PiS może odzyskać władzę. Bliżej której z tych szkół jest pan marszałek? Czy to pytanie, czy mówimy o samym PiS-ie, czy o całej prawicy? Niezależnie jak mówimy, to i tak Prawo i Sprawiedliwość jest tą główną partią polskiej prawicy, prawda? To jest bardzo istotne. Wokół PiS-u się będzie musiał wszystko koncentrować chyba. Tak, Prawo i Sprawiedliwość stało się w pewnym momencie partią państwową, wręcz warunkiem większości prawicowej i tak dalej. Ale powtórzę jeszcze raz, PiS dlatego przegrał wybory, wygrał i przegrał. No, ktoś złośliwy powiedział, że przegrał, dlatego że tak bardzo chciał sam wygrać. Tymczasem wygrana, tak jak w 2015 roku, 5,5 miliona głosów, to naprawdę no, to był cud Boży, że to się stało. SLD nie weszło do Sejmu. Ten wynik, owszem, przyniósł absolutną większość w parlamencie, ale tylko dzięki niskiej frekwencji nie wejściu SLD. Natomiast 5,5 milionów głosów w porównaniu z tymi ostatnimi wynikami wyborów, no to jest naprawdę, to był ograniczony wynik. Potem znowu się udało z dużym wynikiem, dlatego że 8 milionów głosów to jednak było półtorakrotne zwiększenie poparcia społecznego w ciągu 4 lat. Ale znowu, to nie jest cały naród. I teraz przekonanie, że można trzeci raz zdobyć tam 5-10 więcej mandatów w Sejmie i w ten sposób rządzić, mając przeciwko sobie całą resztę społeczeństwa, a przynajmniej jego reprezentacji, to jest założenie bardzo, bardzo naiwne. I prędzej czy później to się musiało nie powieść. No, błędem PiS-u było to, że stracił zdolność koalicyjną. Problem nie polega na tym. PSL zawsze uważał prawicę za byt tymczasowy. Ja byłem zawsze byłem zwolennikiem współpracy prawicy z PSL-em, ale sam mogę powiedzieć, jak to było trudne, bo wiele razy z nimi rozmawiałem i widziałem ich dystans do prawicy. Natomiast to, że w PSL-u nie było publicznie widocznej żadnej orientacji za stworzeniem koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, no to już jest wielka porażka. To już jest wielka porażka polityczna i od tego trzeba odejść. I teraz Prawa i Sprawiedliwości. Ale wrócę do pana, do pana pytania, dlatego że z całą pewnością nie ma żadnego polityka wśród liderów PiS-u, który stanąłby na czele PiS-u i zagwarantował mu taką pozycję, taki wynik, jak to zapewnił Jarosław Kaczyński w roku 2015-2019. Owszem, mogą być politycy PiS-u, którzy mają większą zdolność koalicyjną do rozmowy z innymi partiami, na przykład czekania na kryzys w koalicji większościowej, czy do poprawy relacji z Konfederacją. No, są inne formacje. Polska jest jedna, to jest 350 tysięcy głosów. To prawda, dobry wynik. Dokładnie tyle, ale dokładnie tyle, ile wynosi różnica między wynikiem PiS-u z 2019 roku i z obecnych wyborów. To tak jakby ci wyborcy, prawda, odeszli. Migrowali. No tylko żebyśmy inną frekwencję tak trudno. I teraz być może są politycy, którzy lepiej potrafiliby zadbać o to, żeby PiS-owi przywrócić zdolność koalicyjną. Ale jeżeli PiS cały czas myśli o tym, jak jednopartyjnie wygrać wybory, jednopartyjnie, czy z partiami satelickimi, ale takimi uzależnionymi, niekoalicyjnymi de facto, bo nie działającymi na podstawie umowy koalicyjnej, ale w jaki sposób sprawować władzę samotnie, no to nie ma takiego polityka, który by to osiągnął. Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się 2 razy, nie wiem, czy udało mu się 3 raz. Mam wątpliwości, ale tak naprawdę przyszłość polskiej prawicy zależy od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość przemyśli przyczyny tego, że oddanie władzy opozycji. Ale to już o tych potencjalnych koalicjantów, panie marszałku, Prawo i Sprawiedliwość. Jest Konfederacja, jest Polska, jest jedna, no mimo wszystko jednak to jest formacja, która nawet w całej Polsce nie zarejestrowała swoich list, prawda? Była ogólnopolskim komitetem, ale nie we wszystkich okręgach miała swoje listy, więc są takie faktycznie podmioty, które mają realną siłę polityczną, które mogą pod tym wielkim namiotem prawicowym się zebrać? Widzi pan marszałek jeszcze jakieś? To pytanie to przede wszystkim jest pytanie do premiera Morawieckiego, który podjął się misji tworzenia rządu, wierząc, że nawet w tym parlamencie może mieć tą większość. No ale to Nie, ale...
Śmieje się pan marszałek, bo nie, to oczywiście była... Nie śmieje się, ale... No, ale nie była to poważna inicjatywa, panie marszałku. No, nikt w to nie wierzył. No, premier w to nie wierzył, prezydent w to nie wierzył, nikt w to nie wierzył. No, przecież część elektoratu może uwierzyła, jeżeli intensywnie oglądała media publiczne, to mogła się przekonać do takiej wersji, ale to... dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby się po prostu dobrze przygotował do wykonywania opozycji, między innymi przez to, żeby podnieść taką prostą doktrynę. My uznajemy wasz mandat jako rządu, żądamy, żebyście wy uznawali nasz mandat jako opozycji i przede wszystkim, żebyście uznawali mandat prezydenta Rzeczypospolitej, który ma mandat od was niezależny i którego kompetencji nie mogą podlegać. I widzimy po tym, co się działo, to nachodzenie Pałacu Prezydenckiego i tak dalej. Więc to byłoby lepsze, ale no, skoro premier twierdził, że może tych koaliantów znaleźć, no to oni są. No to sam stwierdził, już tego, ja o tym napisałem książkę Prawica na rozdrożu, mówiąc, że w tym roku, teraz kiedy się to wszystko działo, no to tacy naturalni koalianci, z którymi PiS mógł szukać porozumienia, to przede wszystkim był PSL i po drugie Konfederacja. I co więcej, z nimi szukał, tylko nie budował jakiejś linii porozumienia, czy nie zmniejszał dystansu przed wyborami, tylko nagle zaczął szukać w czasie tej osobliwej misji próby utworzenia trzeciego gabinetu Mateusza Morawieckiego. No, ale w perspektywie lat tak to na człowiek widzi władzę ewentualnie polskiej prawicy. Konfederacja, PSL, Prawo i Sprawiedliwość, PJJ? To się okaże. No, PJJ to jest przynajmniej półmilionowe poparcie, jeżeli dalej będzie działał, bo to, że przetestowawszy poparcie społeczne w pierwszych worach, 350 tysięcy to jest dużo, no to będzie rosło. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość nie powinno popełniać takiego błędu, żeby potem krzyczeć, rozbijają jedność, dlaczego kandydują? Nie, nie chcą, żeby kandydowali. Niech dzisiaj rozmawiają. A przynajmniej niech budują dzisiaj takie relacje międzypartyjne i tak dalej, żeby ta rozmowa w momencie kryzysu, na przykład z PSL-em, w momencie kryzysu koalicji rządowej była możliwa, bo te momenty kryzysowe będą. To jest cała sprawa wszystkich tych reform godzących w pozycję rodziny, w prawa rodziny i tak dalej. To jest sprawa relacji z Unią Europejską. To będzie sprawa tego, że przede wszystkim Donald Tusk musi wyjaśnić, jego formacja, czy będą szanowali sektor publiczny. Panowanie Rzeczypospolitej nad strategicznymi przedsiębiorstwami. To jest coś nawet węższego niż sektor publiczny, za czym społeczeństwo wyraźnie się opowiedziało w referendum. Ale wie pan, na przykład, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w mediach publicznych, ja nie mówię w tej chwili o tych sprawach najbardziej skandalicznych i tak dalej, usuwanie programów, które zupełnie nie miały charakteru politycznego. Czy... Z internetu na przykład, masy. Z internetu jest to zupełne barbarzyństwo, bo to, że zlikwidowano tygodnik TVP, to faktycznie pod przywództwem Dominika Zdorta, tak? Tak, który był markowym tygodnikiem kulturalnym, wywodzącym się zresztą, ale wywodzącym się z plusa, minusa w jakiś sposób z obszaru Rzeczpospolitej, no, szanowanym pismem kulturalnym, no to jest decyzja oburzająca. Natomiast to, że cały ich dorobek się usuwa z internetu, to jest barbarzyństwo. No, jak można niszczyć? No internet jest po to, też tego nie rozumiem, żeby był pojemny i tak dalej. Ale mówię, ale ja nie o tym chcę mówić. Nie mówię, czy tam, czy takie jak konwersatorium Pawła Milcarka w Radio Lublin, że momentalnie programy kulturalne się kasuje. Nie, zmienia się programy informacyjne, bo to się mówi, że niby chodzi o wiadomości i tak dalej, ale kasuje się całe programy kulturalne. Ja chcę powiedzieć o czym innym. Te próby, to ogłoszenie likwidacji, postawienia w stan likwidacji radiofonii regionalnej, czy to jest tak naprawdę spełnienie snu środowisk liberalnych od 30 lat, kiedy ja pracowałem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ale to fikcyjna, panie marszałku, likwidacja. No to jest likwidacja, to sposób na przejęcie władzy, kontroli. Nic innego chyba. No. Tak się mówi. Niestety zawsze mówili o tym, że w Polsce mediów publicznych jest za dużo, ale do czego zmierzam? Ja cały czas zmierzam do pańskiego pytania. I PSL będzie się musiał określić wobec takich kwestii. Czy oni uważają, że państwo ma pewną odpowiedzialność, również pole działania w sferze kultury, w sferze dobrego organizowania, stworzenia ram debaty publicznej, czy nie. I na to, na taką sytuację dylematów, przed którymi stanie koalicja, Prawo i Sprawiedliwość powinno zawczasu się przygotować. Ja mam niestety wrażenie, że dzisiaj politycy PiS, czy może sam prezes Kaczyński, myślą o czym innym. Myślą o tym, w jaki sposób poprzez mobilizację w tej chwili społeczeństwa, ale mobilizację tego twardego elektoratu, w jaki sposób uniknąć debaty na temat koniecznej zmiany
strategii. A to błąd, bo o tym trzeba myśleć już dziś. Czyli mamy jeszcze więcej tego samego. Póki co raczej wydaje się, że to jest ta strategia. Panie marszałku, a czy w Polsce będziemy pana zdaniem obserwowali teraz pod rządami nowej koalicji no coś na kształt mało już teraz pamiętanego może hiszpańskiego zapateryzmu? Takie odbicie po rządach prawicy no dla milionów Polaków, to co działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no że tylko o kwestii aborcji wspomnę, która miliony ludzi na ulicę jednak wyprowadziła, ale też zmiany w szkołach, czy ogólnie położenie, mocno akcentowanie wartości no takich bogojczyźnianych, powiedzmy trochę w cudzysłowie. Czy spodziewa się pan marszałek jakiegoś odbicia po tym czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości w drugą stronę, czy no chociażby, nie wiem, z urzędów zaczną znikać krzyże, rozdział Kościoła od państwa będzie coraz bardziej radykalny. Póki co mamy temat funduszu kościelnego, ograniczenia lekcji religii. Czy to będzie takie twarde pójście od ściany do ściany? No to widać, że Donald Tusk poszedł w kierunku skrajnej prawicy. Momentami to miało wręcz formy groteskowe, no bo kiedy ogłosił, że... Skrajnej prawicy? Pan marszałek? Skrajnej lewicy. Okej. Okay. Miało to formy dosyć groteskowe w momencie, kiedy ogłosił, że Włodzimierz Czarzasty, Robert Kwiatkowski, że to są, że to jest nowy człon opozycji demokratycznej. No mówi pan, dla mojego pokolenia to pojęcie no jest prawie święte, no bo to był sprzeciw, który się pojawił w Polsce w latach 70. jako w pierwszym kraju na tę skalę, tak trudno powiedzieć masową w latach 70., ale tak widoczną na tle całego bloku wschodniego, że mimo w Polsce opozycja była wielotysięczna, składała się z ludzi, którzy dali publicznie swoje nazwiska, wystąpili jawnie przeciwko systemowi i tak dalej. Są symboliczne postaci takie jak no, przede wszystkim Py, jasno, którzy oddali wtedy życie i tak dalej. I wie pan, nazywanie opozycją demokratyczną, po pierwsze, ruchu na rzecz zmiany władzy i dążenia do władzy dzisiejszej opozycji. Co więcej, twierdzenie, że ta opozycja demokratyczna to jest stowarzyszenie ordynacka, czyli ludzie, którzy działali w młodzieży PRL-owskiej. Komponent mały. Wtedy to komponent, no to filar, bez którego nie tak. Ja dzisiaj jadąc do pana słuchałem premiera, który mówił, że tego, o tym, w jaki sposób, że formuła marszu osobnymi kolumnami, gdzie... Wyborów samorządowych teraz. Gdzie skrajna lewica idzie osobną kolumną, ale po prostu to wszystko wcala w jeden blok się sprawdziła i do wyborów samorządowych pójdą tak samo. On przyjął ich agendę. No w tej chwili ta rewolucja, antyrodzinna rewolucja aborcyjna, ona się zaczyna. I w tej sprawie, jeżeli prawica chce być skuteczna, to Prawo i Sprawiedliwość powinno jak najszybciej naprawić swoje błędy. Bo to, o czym pan mówi, to jest ten jednostronny przebieg wydarzeń. To był efekt tego, że tak naprawdę no, PiS przez długi czas działał na rzecz demobilizacji elektoratu katolickiego. I co więcej, nie było tyle trudne, że bardzo wielu ludzi po naszej stronie społeczeństwa przyjęło taką postawę, rząd zrobi za nas wszystko. Wreszcie mamy rząd, który nas chroni. Wreszcie mamy rząd, który się o nas troszczy. Wreszcie mamy rząd, który nie chce od nas żadnej aktywności, tylko tego, żebyśmy go popierali. Ja pan powiem więcej, że po katastrofie smoleńskiej ja miałem w pierwszych dniach takie wrażenie, że wtedy, kiedy zginęli tak różni ludzie razem, wypełniając służbę wobec Rzeczypospolitej, reprezentowali Polskę, zginęli razem i tak dalej, to ja miałem przez chwilę taką naiwną nadzieję, że już nigdy Polak drugiemu Polakowi nie będzie zarzucał, że działa politycznie, że startuje w konkurencji politycznej. Zdrady, nigdy tak? Nie to będziemy, nie będzie na poziomie tych kategorii, nie będziemy tak? Widzieli, znaczy będziemy w Polsce zawsze mieli oponentów, ale nie będziemy już mieli wrogów. Tak sobie wyobrażałem, że się ta wrogość... Szybko się pan marszałek musiał rozczarować, prawda? Bardzo szybko. Się... Ale też pamiętam, pracowałem wtedy w publicznym radiu i parę dni spędziłem wręcz przed Pałacem Prezydenckim, rozmawiając z tymi setkami tysięcy czy milionami ludzi, którzy się przewinęli przed pałacem. To faktycznie gdzieś tam w człowieku na zawsze to zostało, bo to byli faktycznie zwolennicy wszystkich obozów politycznych. Też ci, którzy przychodzili pod pałac i mówili o swoich refleksjach, dzielili się z nami dziennikarzami i można było mieć takie wrażenie, że jakiś
przełom miał miejsce. I wtedy tak wyraźnie naprawdę politycy nie stanęli na wysokości tego odruchu moralnego narodu, który panował, bo coś, co powinno być fundamentem budowy szacunku dla państwa, to, że po raz pierwszy ludzie zobaczyli w tych, którzy ich reprezentują, po prostu ludzi, po których płaczą rodziny i tak dalej, że to stało się zarzewiem takiej wrogości i tak dalej, no to jest wielka, wielka porażka. Wystarczyło po prostu wysłuchać właśnie tych setek tysięcy ludzi na krakowskim Przedmieściu, o których pan mówił. Panie marszałku, to teraz jeszcze wracając do bieżącej sytuacji politycznej, pan marszałek też widzi tę sytuację tak... To są dobrzy i źli na polskiej scenie politycznej dzisiaj? Pan ma taką twardą, kategoryczną ocenę, taką manichejską wizję tej polskiej sceny politycznej? Jest obóz dobra i obóz zła, jak to widzą, no nie wiem, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, tak? W swoich obozach widzą tylko i wyłącznie wrogów i siły zła. Pan też tak na nich patrzy? Ja przede wszystkim inaczej definiuję manicheizm. Pan cytuje taką definicję, jaka w debacie francuskiej jest powszechnie przyjęta, że to widzenie dobra i zła. Mm-hmm. Etymologicznie manicheizm to była gnoza, która uważała, że świat jest zły i że trzeba przeprowadzić rewolucję, która go zmieni. W sensie takim, że cała widzialna kultura. Panu marszałkowi tak, że to jest takie potoczne rozumienie, to co powiedziałem, takie w języku potocznym. To jest ważne, bo w tym sensie, wie pan, w tym sensie no, rządzą tacy manichejczycy. Mm-hmm. Do głosu po prostu doszły ugrupowania. Ale rządzą, czy w opozycji też są? Do głosu tak doszły ugrupowania wywrotowe, po prostu. Dlatego, że wie pan, dlatego, że cały ten wiec Donalda Tuska na Placu Zamkowym przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o pierwszeństwie prawa Rzeczypospolitej, o pierwszeństwie Konstytucji Rzeczypospolitej przed wszystkimi regulacjami międzynarodowymi, o Konstytucji Rzeczypospolitej jako ostatecznym źródle władzy i gwarancji i źródle wszystkich praw działających w Polsce. To jest po prostu nie tylko stwierdzeniem samej Konstytucji, bo ktoś może nie umieć czytać, ale powinien usłyszeć to, co mówił Trybunał Konstytucyjny w latach 2004-2006. To była wywrotowa, antysuwerennościowa demonstracja. Jeżeli dzisiaj ja słyszę, że oni zamierzają 15-letnim dziewczynkom, albo, bo dlaczego dziewczynkom, albo 15-letnim chłopakom praktycznie rozdawać środki wczesnoochronne. Sprzedawać, tylko żeby z recepty. Tak, udostępniać bez problemu środki wczesnoochronne. Dlaczego mówię chłopakom? Bo chłopak zaniesie swojej dziewczynie i powie, słuchaj, wczoraj byliśmy razem, dzisiaj weź to. No wie pan, to jest przerażające. No tylko, panie marszałku, wie pan, jaki jest argument za tym, żeby w tym wieku już mówić bez recepty? No, że to jest też tak zwany wiek zgody. Tak zwana, prawda? Prywatna, no tak. Więc w tym wieku współżycie nie jest przestępstwem, więc dlatego też ten wiek, jeżeli chodzi o dostępność, jak rozumiem, tej pigułki, prawda? 2000 lat temu święty Paweł pisał, wszystko mi wolno, nie wszystko mi służy, nie wszystko, co jest dozwolone, nie wszystko, gdzie państwo pozostawia na przykład etyce, kulturze, rodzinie, trosko, porządek społeczny, to nie znaczy, że państwo ma wspierać wolność burzenia tego porządku społecznego. No wie pan, to jest jakiś obłęd. Czy w Polsce było źle dlatego, że 15-latki nie mogły chodzić? Ale powtórzę jeszcze raz. 15-latki i 15-latkowie. No mówię, bo pójdzie chłopak kupić te środki i swojej dziewczynie powie, weź, bo wczoraj byliśmy razem, a ona, bo go kochasz, czy chcesz się podobać, to zrobisz. Tutaj, wie pan, to jest działalność kompletnie wywrotowa. Na każdym polu. Czy właśnie polska prawica, przepraszam, że w słowo teraz wejdę, ale czy polskiej prawicy nie czeka przyszłość taka jak prawicy w zachodniej Europie, czy chadecji w Niemczech, czy konserwatystów w Wielkiej Brytanii? I takie kwestie będą już absolutnie, bo dla tej chadecji niemieckiej czy konserwatystów brytyjskich są poza sporem, prawda, politycznym. To jest absolutnie standard, przyjęcie perspektywy takiej, jaką ma dzisiaj Platforma Obywatelska chociażby. Tak samo w sprawie aborcji też przesunięcia znaczące miały miejsce i to, jak dzisiaj w Polsce mówi się o aborcji, jak mówi o tym polska prawica, to w Europie już niewiele jest prawicowych partii, które takie mają do tego podejście. Więc pytanie jest takie, panie marszałku, czy społeczeństwa się jednak nie zmieniły, czy polskie społeczeństwo się nie zmieniło tak daleko, że jeżeli prawica chce władzę odzyskać, to musi zmienić się tak, żeby móc liczyć na większe poparcie niż tych 30%, bo to partie powinny się do społeczeństwa dostosowywać, a nie odwrotnie chyba. Od
kwestia, o które pan pyta, to wspólnie z przyjaciółmi myśleliśmy przez pół wieku praktycznie, bo 45 lat temu, pisząc deklarację Ruch Młodej Polski, 45 lat temu, stawialiśmy pytanie, czy chcemy Polski takiej jak liberalne społeczeństwa zachodnioeuropejskie. I co więcej, potem praktycznie, 10 lat później, kiedy Polska odzyskała niepodległość i przez pierwszą, drugą dekadę niepodległości potrafiliśmy w różnych miejscach pokazać, że Polska może być inna i Polska może być sobą. I Europy nie należy widzieć w sposób zawężony. W przyszłym tygodniu będziemy mieli w Sejmie wraca wsadzona w poprzedniej kadencji do zamrażarki sprawa, wraca sprawa wypowiedzenia konwencji stambulskiej i konwencji praw rodziny. Ta konwencja stambulska została odrzucona przez połowę państw środkowej Europy, przez połowę środkowoeuropejskich członków Unii Europejskiej. Znaczy odrzucona, nie tyle odrzucona, co nie została ratyfikowana, choć przez niektórych została wprost odrzucona przez Słowację, Bułgarię. Dlatego my jesteśmy jedynym państwem wyszehradzkim, które tą konwencję ratyfikowało. Z państw bałtyckich, Litwa, Łotwa, jej nie ratyfikowały. W Bułgarii Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie chcą rewolucji genderowej, że ta genderowa konwencja jest sprzeczna z konstytucyjnymi gwarancjami. Ona jest taka genderowa, panie marszałku, że ona wprowadzi rewolucję. Mam wrażenie, że ona tam mówi faktycznie w niektórych artykułach, nie wiem, już dawno temu czytałem konwencję i jej szczegółowe zapisy, ale pamiętam, że utkwiło mi gdzieś w głowie wykorzenianie tradycyjnych, powiedzmy, norm zachowań, które wpływają na przemocowe zachowania. Tak, powiedzmy, prawda? Można to uprościć. Tak to było sformułowane, ale... Ten artykuł, o którym pan wymienił, żadne przemocowe, które utrwalają stereotypowe role kobiety i mężczyzny. No tak, ale te stereotypowe role miałyby prowadzić do przemocy, dlatego miałyby być wyrugowane, panie marszałku. Tak to było argumentowane. Rolą jest rola matki na przykład. No i rzeczywiście jest taka ideologia, która przejmuje, że wszystkie pojęcia związane z odpowiedzialnością ojca, rodziny, czy związane z macierzyństwem, są pojęcia przymusowe właśnie i tak dalej. No i wie pan, i połowa państw środkowoeuropejskich powiedziała, że tego nie chce, a wielu innych, no sprzeciw był ogromny. No, premier Plenkowicz w Chorwacji musiał wyrzucić z rządzącego HDZ dwóch swoich zastępców, dwóch wiceprezesów usunąć z partii po to, żeby tę konwencję przeforsować. I do czego zmierzam? Że oczywiście, no, polityka jest przede wszystkim sferą wyboru, jest sferą odpowiedzialności. Dokąd chcemy społeczeństwo prowadzić, jakiego społeczeństwa chcemy. I teraz w ogromnym stopniu od tego, jak będzie reagować opozycja, czy pójdzie tą drogą, którą pan powiedział, że może wybrać, tą drogą prawo-lewicy, żeby stać się prawo-lewicą. No, jeżeli już pójdzie ostatnio widzieliśmy drogą... głosowanie w sprawie finansowania in vitro, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Prezydent podpisał ustawę, 8 lat temu podpisał ustawę, która wycofywała finansowanie in vitro z publicznych środków, teraz podpisał taką, która przywraca. I część posłów PiSu zrobiło to samo, co prezydent. Nie zawarł pakta konwenta z narodem. Mówił umownie pakta konwenta, bo on nie podpisywał, ale zmiana tutaj deklarację właśnie w mediach, pokazuje, mam wrażenie, ten kierunek, o którym wspomniałem. No i efekt będzie taki rzeczywiście, że zależnie od tego, co będzie dzisiaj robić opozycja, my albo te zmiany, które będzie przeprowadzać obecna władza, okażą się nieodwracalne, albo będą mogły okazać się czasowe. Dlatego, że pamiętajmy, w Polsce się mówi, istnieje taki mit, że od 93 roku do dzisiaj funkcjonowała ta na poziomie takim podstawowym ochrona życia. To jest nieprawda. W 94 roku komuniści uchylili tą ustawę, ale to uchylenie zawetował prezydent Wałęsa. Ja mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda będzie potrafił zachować się przynajmniej tak, jak prezydent Lech Wałęsa. W 96 roku już był prezydent Kwaśniewski, oni ponownie to uchwalili, on to podpisał. Ludzie wyszli na ulicę i w 97 roku Trybunał Konstytucyjny pod prezesurą Andrzeja Zolla, dzisiaj wielkiego autorytetu opozycji, uchylił tą zmianę, znowu stwierdzając wtedy w 97 roku, że ochrona życia w każdej jego fazie jest warunkiem praworządnej demokracji, bo nie można mówić o demokracji tam, gdzie się wyklucza część społeczeństwa, na przykład dlatego, że jeszcze nie mówi, że urodzenie dziecka się jest zależne od jego rodziców i tak dalej. Wie pan, i to jest kwestia, żeby... I można tak jak w latach 90. W latach 90. Społeczeństwo, ta część społeczeństwa, która popierała prawicę, która się opowiadała za prawami rodziny, za prawem do życia, nie poddała się i odwróciliśmy ten trend.
jeżeli dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuować tą politykę milczenia, pan mówi teraz, głosowali in vitro. Nie, no przecież oni w 2016 i w 2018 roku głosowali wspólnie z Platformą za odrzuceniem projektów Stop Aborcji, Zatrzymaj Aborcję. Wie pan, i problem polega na tym, że wtedy, kiedy skrajna lewica testowała odporność społeczeństwa, kiedy pod Sejmem urządzili pierwszą manifestację wieszakowców z wieszakami, czyli pochwała przestępczości aborcyjnej, wtedy zamiast przypomnieć, jaka jest zasada prawna, zwołać zwolenników PiSu do wystąpienia w obronie życia i tak dalej, oni cały czas szli tą drogą, którą pan mówi. Ale panie Przewodniczący, to zawsze powoli. Jest... Każde nawoływanie do każdej zmiany prawa mogłoby być nawoływaniem do przestępczości, idąc tym tropem. No bo jeżeli prawo aborcyjne się zmieni, to nie powie pan, to wtedy pan wyjdzie na ulicę protestować przeciwko obowiązującemu liberalnemu prawu i ktoś też powie, że pan będzie... Nie mówimy, nawoływał do... Panie redaktorze, my nie mówimy o budżecie, my nie mówimy nawet o regulacjach dotyczących podziału kompetencji między Polską a Unią Europejską. No, ale mimo wszystko społeczeństwo może wyjść na ulicę i się domagać zmiany, prawie karnym, my mówimy o prawie karnym i prawie do życia. I może wyjść, ale rząd miał prawo przypomnieć, jak jest obowiązujące prawo, miał prawo przypomnieć normy konstytucyjne. No to ja do prezydenta, rząd na przykład zapowiedział wielki program za życiem, który się nie okazał takim wielkim programem. Ja do prezydenta apelowałem przez 8 lat, żeby w orędziu prezydenckim, którym dysponuje, którego nic nie kosztuje, to jest jedynie orędzie... W każdej chwili można z niego skorzystać. Orędzie publiczne, to jest zabranie głosu w debacie publicznej, żeby przypomniał to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, że ono obowiązuje, że ma potężną moc doktrynalną, że on apeluje o szanowanie jego orzeczeń i tak dalej. Przecież takie orędzie prezydenta no, wpływałoby na debatę, przynajmniej ruszyłoby z miejsca debatę publiczną. Jeżeli będą iść dalej tą drogą, tak jak głosowali SPO w 2016, w 2018, milczeli przez 100 godzin po tych protestach aborcyjnych, przez 100 godzin nie było żadnej reakcji władz. Jeżeli będą iść dalej tą samą drogą, no to Polska będzie grzęznąć w zapateryzmie, który okaże się nieodwracalny. Nawet jeżeli potem niektóre zmiany zostaną wycofane, to na zasadzie 3 kroków do przodu może nastąpić cofnięcie o jedno, ale okaże się, że przeżywamy taką rewolucję, jaką premier Varadkars urządził w Irlandii. Jeżeli opozycja zachowa się godnie, będzie próbowała przekonywać społeczeństwo, będzie na przykład przypominała PSL-owi, jak głosowali w poprzednich latach i tak dalej, to wszystko jest do wygrania. Tylko panie marszałku, czy bilans ja po tych 8 latach... Nie od razu, bo tu wybory powszechne są, warunkują, ale opozycja ma ogromną rolę państwową do odegrania jako opozycja i to, co w tej chwili będzie robić opozycja, to otwiera drogę, albo zamyka drogę do tego, co potem będzie mogła zrobić prawica, powracając do władzy. Tylko w tych 30 latach, 35 już latach w zasadzie wolnej Polski dzielił pan marszałek to na poszczególne okresy, jak ta władza się zmieniała. No, można powiedzieć, że połowę czasu prawica rządziła tak teraz na oko zupełnie, ale myślę, że spokojnie można było takie założenie przyjąć. No i bilans jest, panie marszałku, taki, że ten czas to czas laicyzacji Polski, to czas zmiany obyczajów nie na bardziej konserwatywne, tylko absolutnie w drugą stronę. I bilans tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i też próby forsowania wartości moralnych takich, nie innych, to jest przeciwskuteczne totalnie. Panie redaktorze, rozmawiamy od lat. Ja, dziękować Bogu. Czuję się jeszcze młodo, chociaż tych lat jest dużo, ale to co innego znaczy czuć się młodo po 60, co innego po 40, co innego jak się ma, powiedzmy, ale jestem stary, już 30 mi stuknęło, no tak. Już jestem stary i tak dalej. Więc mówię, nie obejdzie się swojej kultury. My żyjemy w czasach, pan o tym mówi, że my żyjemy w czasach kultury liberalnej i rzeczywiście w najlepszym razie państwo konserwatywne dzisiaj to jest państwo, tak jak w Polsce, oparte na takiej hybrydowej, nawet nie syntezie, ale wypadkowej kultury liberalnej i kultury chrześcijańskiej. To się udało osiągnąć w czasach Jana Pawła II, w czasach no, tych pierwszych kilkunastu latach niepodległości. I to jest do obrony. I to jest do obrony. Oczywiście, że to jest zupełnie co innego. To nie jest... My nie żyjemy w pierwszej połowie XX wieku czy wcześniej.
W każdym czasie te same wartości można realizować w inny sposób. Tylko pytanie, czy decydujemy się płynąć z prądem, czy decydujemy się bronić życia publicznego. Bo to, że ten prąd idzie w określonym kierunku, to widzimy. Ale tylko czy to nie jest przeciwskuteczne? Panie redaktorze, panie, ale czy my naprawdę... Normami tylko prawnymi próba zmian obyczajów. Ale tak? Kto twierdzi, że tylko? Prawo ma do odegrania swoją rolę, ale ja, wie pan... Uważam, że podstawowe błędy, które w tej sferze Prawo i Sprawiedliwość popełniło przez ostatnie lata, to nie są błędy dotyczące prawa, tylko są błędy dotyczące debaty publicznej. Milczenia wtedy, kiedy trzeba było mówić, patrzenia na demonstracje wywrotowe, kiedy trzeba było urządzać demonstracje w sprawie rodziny. Potrafią. Ja sam byłem na demonstracji zorganizowanej przez PiS miesiąc temu. Uważałem, że to jest obowiązek, że trzeba przeciwstawić się tej władzy i temu, co ona w tej chwili robi. Ale takiej demonstracji jak ta, na której ja byłem miesiąc temu, w 2020 roku, ani w 2018, ani w 2016 PiS nie urządził. Co więcej, nawet wtedy, kiedy co roku idą przez Warszawę marsze rodziny, nie tylko, że nie było tam liderów PiS-u, ale ja nigdy nie słyszałem takiej argumentacji jak ta, którą pan przytoczył, bardzo trafnie. Bo to była świetna okazja, żeby premier powiedzieć, ludzie chcą. Szedł marsz życia i rodziny przez Warszawę. Ludzie tego chcą, my musimy to podjąć. Nie. Ludzie chcą wtedy, kiedy domagają się, wtedy, kiedy skrajna lewica wyprowadza, to jest głos społeczeństwa, który trzeba wziąć pod uwagę. To wie pan. Panie Marszałku, jakbyśmy policzyli te marsze po jednej i po drugiej stronie i to jednak chyba te za liberalizacją prawa aborcyjnego były dużo bardziej liczne. Niech pan naprawdę policzy. Nie ma pan może takiego wrażenia? Nie. Dlatego, że wie pan, marsze życia i rodziny idą w najmniejszych miastach Polski co roku. Jak to wszystko zliczyć, a tym bardziej, jeżeli zliczyć, bo można różnie liczyć, można liczyć jednorazowo i to nie będzie zły wynik, ale to będzie miażdżący wynik, jeżeli zmierzymy na przykład w skali 5 lat, 10 lat. To panie marszałku, tak sumując naszą rozmowę, jeżeli chodzi o zmianę władzy w Polsce, teraz widzi pan jakieś pozytywy, bo jak rozumiem, bardziej pan trzyma stronę dzisiejszej opozycji zdecydowanie, ale widzi pan jakieś pozytywy zmiany władzy w Polsce, na przykład jeżeli chodzi o... Ja trzymam stronę Polski, jestem za... suwerennością, za jej potwierdzeniem w Konstytucji, za orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie suwerenności z lat 2004-2006 i w sprawie życia z 1997 roku. Owszem, oczywiście również za potwierdzeniem tego przez te orzeczenia w ostatnim czasie. Jestem za pokojem społecznym, za prawami rodziny, za wszystkim, co się nam udało zrobić, co powinniśmy kontynuować. To inaczej zapytam, Donald Tusk może być dobrym premierem? Wie pan, no, powtórzę panu jeszcze raz. No, zdecydował się nadać charakter wywrotowy opozycji. Wszystko wskazuje na to, że będzie działo tak samo u władzy. Już zaczął. No, te awantury, które się urządza w mediach. I to mówię, nawet jeżeli nie mieli zastrzeżenia do programów informacyjnych, to gdzie jest logika, że muszą rozwalać na przykład programy kulturalne tylko dlatego, że nie wiem, no, że miały charakter konserwatywny i tak dalej. Ja widziałem, wie pan, no, pan mówił o mojej drodze politycznej. Ja też cenię sobie te 6 lat, kiedy przepracowałem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To był czas, kiedy w pewnym sensie mogłem nawiązywać do tego, co robiliśmy w opozycji demokratycznej, bronić wolności słowa i tak dalej. Ci ludzie, którzy dzisiaj są wokół Donalda Tuska, wicemarszałek Grupiński, minister Siemoniak. Przecież oni, Siemoniak, oni byli na pierwszej linii wtedy tej czystki dziennikarskiej w 1996 roku. Był robionej... minister Siemoniak szefem dwójki, był wiceprezesem telewizji publicznej. Na tak pierwszej linii tych, wie pan, zwolnień dziennikarzy, czystki robionej wspólnie wtedy z ordynacką, która w końcu ich przekręciła, gdy się wszystko skończyło. I wszystko się skończyło. Jak gonili pampersów, tak? Afery Rywina i tak dalej. Ale wie pan, no i dzisiaj robią to samo dokładnie. I dzisiaj robią dokładnie to samo. Mówili, że nie podoba im się jednostronność polityczna mediów publicznych, a uderzają w programy kulturalne. Ale mówię, to jest może jeszcze najmniej ważne w porównaniu z suwerennością, prawami rodziny, prawem do życia i z całym wywrotowym charakterem, który polityce państwa nadaje premier Tusk.
Pomyłka tylko sprostuję, bo wydawca Karol Plewa podpowiedział mi, że Tomasz Siemoniak nie dwójki był dyrektorem, tylko jedynki w latach 94-96. Dziennikarze zwalniał. Tak, ci ludzie potem mówią, no to są najbliżsi ludzie Donalda Tuska. Ale panie marszałku, ale z drugiej strony pan mówi, że teraz w programach kulturalnych też dokonują się zmiany. No jeżeli chodzi o ten prymat swojego człowieka nad każdym innym, to jednak Prawo i Sprawiedliwość tutaj też pokazało naprawdę, jak daleko można się posunąć, prawda? Ja z Prawa i Sprawiedliwości wystąpiłem w 2007 roku, czyli 17 lat temu. Kawał czasu faktycznie. Tak. Znacznie wcześniej niż wielu polityków Platformy Obywatelskiej, niż Paweł Kowal, niż pani Kluś-Krostkowska, która była szefową kampanii Jarosława Kaczyńskiego w 2010 roku i wielu innych. Marek Migalski, Paweł Bacyliusz, już długo by wymieniać. Panie marszałku, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Marek Jurek, były marszałek Sejmu, były wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef Prawicy Rzeczypospolitej, także jeden z liderów ZHN-u czy Przymierza Prawicy. To wszystko w ostatnich trzech dekadach, a wcześniej także działacz opozycyjny, między innymi wspomnianego już Robcio. Marek Jurek, bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Zapraszam na jutrzejszy Wieczorny Ekspres w imieniu Huberta Biskupskiego. Transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.